Jak widać na zdjęciu za mną, temat fascynacji seryjnymi mordercami nie jest mi obcy. Za rozbudzenie zainteresowania postacią Coriolanusa Snowa, a później prezydenta, obwiniam najnowszą ekranizację serii Igrzysk Śmierci, Balladę Ptaków i Węży, autorstwa Suzanne Koniec. Chciałabym jednak zaznaczyć, że mimo tego, że jest wiele atrakcyjnych stron, nadal szczerze nienawidzę tej postaci. Jak również widać, temat nie jest obcy tysiącom, a nawet milionom osób, które widziały film. Dla osób, które nie kojarzą Igrzysk Śmierci, już tłumaczę. Można powiedzieć, że Coriolanus Snow to bohater, który ma dość sporo za uszami, bo dokładnie 9283 osoby, które zostały przez niego, pośrednio bądź bezpośrednio, zamordowane. Byłabym jednak zdziwiona, gdyby ofiar było jeszcze więcej. Coriolanus Snow to tylko fikcyjny bohater, ale moja relacja z nim jest w pewien sposób powiązana z tym, o czym będę dzisiaj mówić. Nazywam to syndrom prezydenta Snowa. Czym jest ten syndrom? Pozwólcie, że najpierw przedstawię kilka przykładów. Pierwszy z nich jest powodem, dlaczego dzisiaj mówię o tym temacie, ponieważ sprawił, że kiedy miałam około 12 lat, zafascynował mnie świat spraw kryminalnych oraz medycyny sądowej. Większość z obecnych najprawdopodobniej słyszało o setkach listów, które otrzymywał od kobiet Ted Bundy. Jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców, winny brutalnego zamordowania i wykorzystania seksualnego minimum 30 kobiet. Szacuje się jednak, że ofiar mogło być jeszcze więcej. Kto jeszcze dostaje, bądź dostawał, podarunki od wielbicielek? Zabójca, który zamordował i poćwiartował 17 mężczyzn i chłopców, Jeffrey Dahmer. Gwałciciel ponad 25 osób, które również lubił torturować. Satanista oraz morderca 14 ofiar, Richard Ramirez. Przykład bliższy naszych czasów. Norweski masowy morderca oraz skrajnie prawicowy terrorysta, Anders Breivik. Sensacja z 2021 roku. Cameron Herring, który podbił TikToka, Instagrama, Twittera, a teraz już X-a, ze względu na swoje brązowe loczki. W międzyczasie morderca matki oraz jej rocznej córeczki podczas pościgu samochodowego z kolegą. Przykład bliżej Poznania, bo około 260 km stąd. Tak zwany szatan z Piotrkowa, Mariusz Trynkiewicz. Seryjny morderca, przestępca seksualny oraz również idol grona oddanych fanek. Z jedną z nich w 2015 roku się ożenił. Z Anną, 20 lat młodszą kobietą, która jako nastolatka została brutalnie zgwałcona. Mam wrażenie, że mniej więcej wiadomo już, o co chodzi. Chciałabym jednak podać moją definicję syndromu prezydenta Snowa. Jest to zauroczenie lub zachwyt nad przestępcami, mimo tego, że są to przecież okropni ludzie. Myślicie, że was to nie dotyczy. Faktem jest, że wysyłanie listów miłosnych do mordercy 30 osób jest dość skrajnym przykładem, ale spójrzmy na to z bardziej codziennej perspektywy. Kto nie wzdychał do Jokera, Anakina Skywalkera lub młodego Voldemorta? Dla osób, które preferują osoby identyfikujące się jako kobiety. Jennifer Check, Bellatrix Lestrange, Harley Quinn, Mystique. Nawet jeżeli nie wymieniłam waszych ulubionych czarnych bohaterów, to jestem pewna, że ich macie. Tutaj też oczywiście gra rolę fakt, że z takimi bohaterami możemy łatwiej się utożsamić, ponieważ łatwiej jest zauważyć w sobie wady niż pozytywne cechy. Pamiętajmy również, że takie wzdychanie do złych postaci nie zawsze jest patologiczne i szkodliwe, ale po prostu oba te zjawiska są ze sobą połączone. Wróćmy jednak do przykładów morderców z naszego świata. Zacznijmy od samego początku. Dlaczego to zazwyczaj kobiety są osobami atrakującymi? Istnieje kilka teorii, które mają to nam wytłumaczyć. Związane są one z biologią lub z wychowywaniem kobiet zgodnie z patriarchalnymi stereotypami. Jedną z potencjalnych teorii, która odwołuje się do biologii oraz do ewolucji, jest to, że to właśnie kobiety mają szukać u potencjalnych partnerów cech, które wskazywałyby, że są oni silni i potrafią obronić ich oraz ich potomstwo. Na co zabicie kilku osób na pewno wskazuje. Następną teorią jest to, że kobiety, które w dzieciństwie wychowywane były na przesadnie skromne, delikatne i kruche jak z porcelany, postrzegają mężczyznę, który jest dominujący i agresywny, a ich przeciwieństwo, jako naturalnie pociągający. Po przedstawieniu kilku teorii zastanówmy się, dlaczego to zjawisko zachodzi. Jednym z powodów
jest hybristofilia. Jest to choroba zwana jako syndrom Bonnie i Clyde'a. Jest to również parafilia, która objawia się pociągiem seksualnym do morderców, gwałcicieli lub innych przestępców, bardzo często skazanych na dożywotnią pozbawienie wolności lub na karę śmierci. Hybristofilia nie jest dobrze znaną dolegliwością, ale faktem jest, że głównie chorują na to kobiety. Generalnie tłumaczy się to tym, że przestępca w więzieniu jest po pierwsze łatwiejszy do kontrolowania, po drugie nie zdradzi, po trzecie nie skrzywdzi. Innymi powodami są na przykład dostrzeganie w przestępcy dziecka i pielęgnowanie tej części jego osobowości, bądź przekonanie, że można zmienić skazanego. Ważnym do wspomnienia jest również, że nie zawsze osoba chora postrzega swoją drugą połówkę jako winną. Faktem o hybristofilii jest to, że osoby chorujące bardzo często, praktycznie zazwyczaj, miały bardzo trudne dzieciństwo. Często były ofiarami przemocy seksualnej bądź jej innych form. Następnym teorią, która ma nam wytłumaczyć fantazję o mordercach, jest paranoja indukowana. Tym, co różni hybristofilię od paranoi indukowanej, jest to, że przy hybristofilii partnerzy morderców nie stają się mordercami. Gdy mamy do czynienia z paranoją indukowaną, osoba partnerska na skutek relacji z paranoikiem zaczyna odczuwać te same objawy psychotyczne, czyli na przykład dokonuje morderstwa. Bardzo popularną teorią jest znany przez wszystkich syndrom sztokholmski, czyli na przykład kobieta gwałcona i molestowana zaczyna odczuwać poczucie winy i po latach zakochuje się w gwałcicielach. Ostatnim powodem, który idealnie tłumaczy moją relację z prezydentem Snowem, jest to, że jesteśmy po prostu ciekawi, co zaszło, że przestępcy dopuścili się zbrodni. Jesteśmy ciekawi tego intensywnego i ciemnego charakteru. Jesteśmy ciekawi, co zachodzi w tych głowach. A dodatkowo jesteśmy przekonani, że my możemy ich zmienić. Odpowiadając na pytanie z tematu, nie jestem w stanie zagwarantować, że wszyscy seryjni mordercy otrzymują listy miłosne, ale zdecydowanie nie są to pojedyncze przypadki. Niezdrowa fascynacja seryjnymi mordercami istniała od dawna oraz jeszcze długo będzie obecna w społeczeństwie. Nie ma na to jednak żadnego rozwiązania, ani również nie znamy dosłownej przyczyny. Na sam koniec chciałabym zaznaczyć, że historie na faktach naprawdę się wydarzyły. I ich nieoddzielną częścią są osoby poszkodowane. Ofiary oraz ich rodziny to nie są zmyślone postaci. I te historie naprawdę miały miejsce. Również osoby, które zmagają się z nazwanym przeze mnie syndromem prezydenta Snowa, to osoby z problemami i z traumami, które nie mogą być lekceważone. Pamiętajmy, że o takich tematach naprawdę trzeba mówić z wyczuciem oraz empatią.